Z okazji Europejskiego Dnia Muzeum otwieramy wystawę Za mundurem Panny Sznurem. Umundurowanie żołnierzy okresu księstwa warszawskiego. Jesteśmy muzeum historycznym, a więc w dzisiejszym takim uroczystym dniu, gdzie całe muzea całej Europy obchodzą swoje święto, pokazujemy właśnie historię księstwa warszawskiego, małego państwa w latach 1807-1815, małego państewka, które było namiastką wolnej Polski wtedy. I mimo, że krótko trwało, to jednak wiele dobrego zdarzyło się w działalności tego księstwa warszawskiego i dzisiaj właśnie pokazujemy umundurowanie żołnierza polskiego z tamtego okresu. A co można zobaczyć na tej wystawie? Pokazujemy przede wszystkim zbiory, głównie pochodzące z Biblioteki Polskiej w Paryżu. Jest to współpraca już od 2 lat z tą biblioteką. Poza tym eksponaty pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historii Krakowa, Muzeum Okręgowego w Toruniu i Muzeum Narodowego w Kielcach. Grafiki, obrazy, mundury. Jak długo będzie można tutaj zobaczyć tę wystawę? Wystawę otwieramy dzisiaj i trwać będzie do 31 sierpnia tegoż roku. A to otwarcie jest otoczone przez bardzo barwny anturaż, prawda? Tak, no w ramach tej imprezy pokazujemy również tutaj żywych żołnierzy z karabinami, pokazujemy w tej chwili musztrę żołnierzy księstwa warszawskiego, ale wiemy, że przecież żołnierze księstwa warszawskiego nie tylko strzelali, nie tylko prowadzili musztry, ale również gdy mieli wolne chwile, bawili się, śpiewali. Dlatego na tle obozowiska żołnierzy księstwa warszawskiego pokazujemy piękny występ taneczny tańców narodowych, wykonanie zespołu pieśni tańca Kościerzyna. Oczywiście w historycznych mundurach.